18 września prezydent Katowic Marcin Krupa podczas briefingu prasowego przekazał dziennikarzom informacje dotyczące rozbudowy infrastruktury rowerowej, a także działań podjętych w Katowicach w związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Z naszych danych, które zebraliśmy do modelu ruchu, który funkcjonuje w naszym mieście, to jest właśnie model ruchu, który przedstawia, że w samym mieście, traktując tylko i wyłącznie naszych mieszkańców, jak i również ten transport, który funkcjonuje w naszym mieście, jak się poruszają nasi mieszkańcy, to mamy transport zrównoważony. To jest 50 na 50. 50 korzysta z indywidualnego, 50 korzysta ze zbiorowego. Natomiast no, cały ten wskaźnik psuje nam to centralne położenie naszego miasta i to ta centrotwórczość samego miasta, bo wtedy te proporcje się zmieniają 70 do 30, więc 70% osób podróżujących do Katowic i jeździ własnym transportem, czyli indywidualnym, nie korzysta z transportu miejskiego. To musimy zmieniać i robimy wszystko, aby to zmieniać. Robimy to poprzez budowę między innymi centrów przesiadkowych, które już w niektórych przypadkach niemalże ruszyły, gdzie jesteśmy po przetargach, w niektórych jeszcze jesteśmy w okresie odwoławczym, a więc za niedługo na pewno ruszą budowa centrum przesiadkowego na Brynowie, centrum przesiadkowego na Zawodziu i centrum przesiadkowego na Sądowej. To są dwa główne. Wiemy, że już działa i realizuje się centrum przesiadkowe w Ligocie, jeszcze dwa mniejsze, Piotrowice i Podlesie, ale to jest przed nami. Natomiast uzupełnieniem całego transportu w naszym mieście jest transport rowerowy. To, o czym mówiłem od wielu lat, że nie tylko rowery jako środek rekreacji, ale przede wszystkim jako środek transportu, to się zmienia. 35 stacji wypożyczania rowerów, 98 tysięcy już wypożyczeń, to jest kilkukrotnie więcej niż przez cały sezon roku ubiegłego. Do tego dochodzą oczywiście realizacja nowych dróg rowerowych. W tym roku udało nam się zakończyć dwa ważne projekty. Jeden z projektów to jest połączenie ulicy Chorzowskiej z osiedlem Witosa i dalej ze trasą 103 po to, aby właśnie uzyskać tą możliwość przejazdu z jednej dzielnicy Katowic do centrum miasta. I druga realizacja to realizacja na północy czy północnym wschodzie naszego miasta, to jest połączenie Dąbrówki Małej z ulicą Bohaterów Monte Cassino i dalej do bulwaru Rawy w kierunku centrum. Jeszcze został nam ten mały odcinek z jazdu z ulicy Bohaterów Monte Cassino do bulwaru Rawy i potem bulwarami Rawy w kierunku centrum Katowic. No oczywiście uzupełnieniem jakby tej atrakcyjności poruszania się rowerem po mieście jest kwestia budowy stref ograniczonej prędkości ruchu. Myślę tu o strefie tempo 30, która bardzo ładnie zaistniała w Katowicach i która dalej się rozwija na różne inne dzielnice naszego miasta. Przypomnijmy, taką strefę uruchomiliśmy na osiedlu Tysiąclecia, trochę zwiększając prędkość o 10 km na godzinę. No i mamy strefę tempo 30 na południu naszego miasta. Myślę tutaj o osiedlu Odrodzenia, myślę o ulicy Szynwalda i w tych miejscach już funkcjonują strefy tempo 30. Jeżeli chodzi o sam kulminacyjny dzień 22 września, który jest nazywany Dniem Zrównoważonego Transportu, tutaj czeka na naszych mieszkańców wiele różnych atrakcji, a mianowicie możemy, posiadając dowód osobisty i dowód rejestracyjny naszego pojazdu, poruszać się bezpłatnie komunikacją miejską. Możemy również korzystać z bezpłatnego tramwaju, który będzie poruszał się po trasach naszego miasta, tramwaju zabytkowego. Tam bez względu na to, czy posiadamy, czy nie posiadamy pojazdu, możemy tym tramwajem poruszać się za darmo. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu obchodzony jest w dniach od 16 do 22 września. Kampania ma na celu promowanie ekologicznych form mobilności.